Zostało raptem parę dni do wydarzenia we Wrocławiu, Algosphere oraz Cryptosphere 2 września. No i chciałem Was zaprosić, chociaż zostało już dosłownie parę miejsc, natomiast może jeszcze się ktoś załapie. Dzisiaj powiemy o tym, co finalnie znajdzie się na agendzie obu wydarzeń. Cryptosphere zaczynamy o 9.30, potem Algosphere od 10 do końca dnia, no i przenosimy się na afterek o 19.30 do Spiża. Co tam w trawie piszczy? Chciałem powiedzieć, że tutaj jest kilka równoległych wydarzeń, tak? Mamy główne wydarzenie organizowane przez Yole, to jest Cryptosphere 2 września. Tu jest no, całkiem ciekawa lista różnych prelekcji. Wydaje mi się, że na to też warto wpaść. Natomiast tu musicie kupić bilet. I czy warto, no to już każdy sobie musi ocenić. Tu niektórych ludzi z tego grona, co będą gadać na scenie, poznajemy, innych nie poznajemy. Będzie o Bitcoinie, będzie o NFT, będzie o HOSSie, będzie o tradingu pewnie, będzie wiele różnych tematów. O AI widzę, że będą tutaj reprezentanci. No więc agendę konferencji zobaczcie sobie na stronie Cryptosphere. Rozpoczęcie rejestracji do konferencji głównej o 8.45. No i Yola o 9.25 rozpocznie konferencję, potem ja wskakuję o 9.30 z Crypto Ultramaratonem. Nie będę zdradzał, co tam jest, będzie bieganie, będzie bitcoinowanie i będą inne cuda. Po mnie na chwilę wchodzi Ben, CEO Fox Finance. No i my się niniejszym potem przeniesiemy prawie na cały dzień na Algosphere. Zaraz to tutaj omówimy. No ale być może rozważycie zostać na Cryptosphere. Zobacz, to jest Rafał Kiełbus. No to będzie tokenizacja gone wrong. No ciekawe. Potem mamy Tomek Sfaczyna ze Szczecina. Będzie na pewno NFT. Jakub Bartoszek. To nie pitch o Cashify. No ciekawe właśnie. Maciej Tomczyk. Jak wygrać z rynkiem? No Maciek zawsze wygrywa, więc na pewno Wam zdradzi pewne tutaj sekrety. Potem ja znowu wracam tutaj z Algosphere na chwilę na debatę o 11.45 do 12.30. Będzie debata Bitcoin versus Ethereum. Będę, Rafał i ja będziemy bronić Bitcoina. Tomek i Mikołaj będą po stronie Ethereum. No i Ewelina z Majkiem będą to wszystko moderować. Potem mamy Bitfolda, jak wybrać najlepszy portfel. Potem mamy Wojciech Litwin, niemoralne zakresy wykorzystania AI. Kamil Pradecki, czy hossa na kryptowalutach jest ostatnia. Grzybomir, widzieliście go na dziennej dawce, będzie mówił o tym, jak AI spotkało blockchain, co się wtedy wydarzyło. Adrian Zduńczyk, znany pewnie bardziej jako The Burp. Krypto hossa, 5 niezaprzeczalnych faktów, że niedźwiedzie są w błędzie. Ha, ha, dobre. Katarzyna Goldman, koszmar marketera, czyli jak AI wpływa na marketing w Web3. Julian Krypto, od pizzy do fortuny, niesamowita historia. Znowu zobaczcie, debata kryptowaluty versus tradycyjne waluty, jaka przyszłość czeka wirtualne aktywa. Maciek Tomczyk, Kamil Pradecki, Adrian Zduńczyk i jeszcze gość o nazwie TBA. Zmoderuje to Arkadiusz Jóźwiak. Bartłomiej Stasik, program grantowy Kasper, bo Kasper też ma swój podpokój, tutaj za chwilę zobaczymy. Tatiana Moros, The Significance of Art and Crypto, Then and Now. Stand-up 2.0, Mike się wzniesie na wyżyny stand-upowania na koniec konferencji. Yola zamknie wszystko o 18.10 i potem jest afterek o 21.00 dla chętnych. No i to wydarzenie jest za biletami. Zobaczcie, 69 zł. General, jak ktoś chce być potraktowany wachlarzami, VIP-owanymi i tak dalej, genialną mieć atmosferę, nowe relacje i serwis kawowy, lunch, inne rzeczy, to VIP-a za 600. Early Bird już się skończyły, z tego co widzę. No i tu są partnerzy, bla, 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 partnerzy medialni, ja tutaj też mam okazję w tym występować. I co mogę dodać? Tutaj będzie algorandowe rozwiązanie, poapować to rozwiązanie. NFT dla tego wydarzenia będą oparte o GoPlausible, więc będziecie mogli dostać bardzo fajne NFT,
które z tego co wiem, coś tam będzie się składowało i no nieważne, Jola pewnie wszystko opowie. No w każdym razie fajnie, bo będziemy mieć Algorand wspierający całe to wydarzenie z perspektywy NFT. Plac Konstytucji 3 maja, Wrocław. No i tutaj są side eventy. Jest Tajkun z Majkiem 1 września 18, czyli będzie talkowanie z Majkiem. Co to jest, to musicie wpaść i zobaczyć. Algosphere, to jest drugie wydarzenie, przez które zaraz przejdziemy. Ono się odbywa w tej samej przestrzeni, więc będzie rzut beretem. No i to wydarzenie jest za darmo, aczkolwiek trzeba się zarejestrować i tych miejsc już jest naprawdę niedużo. No i jest też community Kaspera. Kolejnego dnia, jak ktoś zostaje do niedzieli, to Kasper ma też masę rzeczy kolejnego dnia, co można też zobaczyć. Natomiast to jest to, co tak szablonowo, tak? My tutaj się wszyscy wpasowujemy w ten Cryptosphere, no i ja zostałem tutaj namaszczony, poproszony, żeby zrobić Algosphere i cieszę się, że mam to już za sobą, przynajmniej część organizacyjną, bo przyznam, że między jednym a drugim wyjazdem trochę to czasu zajęło, ale wydaje mi się, że mamy fajnych gości. Zobaczmy tak naprawdę, co mamy tutaj na agendzie. To znaczy, to jest strona, jak się tam wklikacie, no to przechodzicie na meetupa, no i tutaj trzeba się zarejestrować, tak? Mam już naprawdę niewiele miejsc, pojedyncze sztuki zostały. Nie wejdziecie, jak się nie zarejestrujecie. Przypomnę, wydarzenie jest za free, aczkolwiek trzeba się rejestrować. Nie wiem, czy będziecie w stanie, że tak powiem, wejść, nawet jak jesteście na kryptosfirze, a nie będzie zarejestrowany, czy będzie w stanie wejść na Algosphere. Wszystko zależy od tego, ile będzie osób w sali. Tutaj trochę dałem informację o tym, że my z Benem najpierw coś tam na scenie głównej. Znaczy głównie to będzie o bieganiu, więc będę biegał. Będziemy tam po tych różnych bieżniach elektrycznych, nie tylko po górach biegać. A potem jak już trochę po rozgrzewki się skończymy, to przechodzimy do Algosphere. Wy tam sobie networkujecie, mam nadzieję, i o 10 zaczynamy część oficjalną. Tu na tym jakby meetupie jest wszystko rozpisane z godzinami, macie linki do gości, do jakichś projektów, których reprezentują, są wszystko albo osoby z ekosystemu Algorand, albo projekty, ale mamy też takie, zobaczcie, panele wielowymiarowe. Więc będzie, wydaje mi się, że dosyć fajnie. Teraz przejdźmy może do omówienia bardziej w detalu. Więc co na Algosphere? To znaczy Algosphere w dużym skrócie to będzie trochę o technologii, a nawet nie trochę. Trochę o DeFi-u, a nawet nie aż tak trochę. Bardzo społecznościowo, bo wszystkie projekty tutaj są reprezentowane przez kogoś ze społeczności. No i będzie też oczywiście artystycznie. Nie tylko NFT, ale będą artyści, którzy będą opowiadać o ich przygodach z NFT. Algosphere od 10 do 18. Wcześniej, no myślę, że warto wpaść na Cryptosphere o 9.30 albo nawet wcześniej i zobaczyć również no, te prelekcje. No przyznam, powiem, tutaj już troszeczkę zahaczę o Algorand, zahaczę o inne projekty, oczywiście zahaczę o Bitcoina, poza tym będę zahaczał mocno o bieganie, ale też o krypto. Będzie w końcu to Krypto Ultra Maraton. Chciałem nadać tonu całej konferencji, ale czy mi się uda, no to zobaczymy. Na pewno wszyscy zmęczeni będziemy mogli potem wylądować o 19.30 na afterze w Spiżu. No i teraz to jest takie ogólne ujęcie tej naszej agendy, natomiast może wejdźmy tak bardziej w detale. Poszczególne czasy się jeszcze mogą troszeczkę zmienić, natomiast myślę, że już jesteśmy z grubsza do grani. Czyli zaczniemy od Ludo, który zrobi wprowadzenie do Algorandu, o bezpieczeństwa sieci, też powie o swoich projektach, między innymi on-chainowym votingu. Następnie Grzegorz opowie o ChainUI-u, bardzo fajnym rozwiązaniu, które no, myślę, że pomoże Algorand wznieść na kolejny poziom, budowanie na Algorandu na kolejny poziom. Być może wspomni też w swoich innych DeFi-owych projektach, o Vestige i kto wie, co jeszcze. Następnie Paweł, tokenizacja RWA, czyli Real World Assets, bardzo teraz chwytliwe hasło i wszyscy mówimy o tym, co to będzie, gdy nieruchomości na blockchainie i inne aktywa ze świata rzeczywistego na blockchainie. O tym
powie Paweł, robiąc troszeczkę wprowadzenie dla Bena, czyli CEO Fox Finance, będę to Biondi Unleashing the Power of DeFi. Ben tutaj wejdzie troszeczkę bardziej Fox Finance, ale też z tego co wiem w jakieś plany, co tam dalej. No i właśnie, uwaga, może coś tutaj w RWA związane, może będzie możliwość włożenia kolaterala w postaci nieruchomości do Fox Finance, kto wie. Bena też przepytywałem tu, że tak powiem, na kanale Dziennej Dawki, więc zerknijcie, jeżeli projekt Was interesuje. No i to będzie też bardzo ciekawe. Sarah Jane Kenny. Co, a jeżeli decentralizacja była monetą taką jak KUB? KUB, bardzo dobra moneta, w cudzysłowie oczywiście memcoin moim zdaniem, ale ma duże fano zwolenników. Ja też jestem w gronie tych zwolenników, podchodzę do tego jako do pewnego rodzaju żartu, ale Sara traktuje to, myślę, że dosyć na poważnie. Tam jest adopcja. Sara też będzie mówić szerzej, będzie mówić o hackatonach, będzie mówić o decentralizacji w szerszym kontekście. Wydaje mi się, że to będzie super fajna, zabawna prezentacja. Sara przyjeżdża do nas z Irlandii. Blockchain decentralization. Dalej będziemy wałkować tą decentralizację Algorandu. Paweł tutaj na pewno zrobi to zabawnie, może troszeczkę przerażająco, może troszeczkę technicznie. No Pawłowi dałem odpowiednio długi slot, żeby mógł nas w te tajniki wprowadzić, a następnie jak nas Paweł wprowadzi, Marcin pomoże zasetapować node Algorandu. Jak wiecie, one-click nody są w tej chwili na topie, no i może troszeczkę się uda tych nodów tutaj zasetapować. Dodam, że w ogóle w trakcie tego wydarzenia będzie możliwość zdobywania gadżetów. Ja dostałem tu kilogramy dosłownie różnych gadżetów od Algorandu, koszulki, kubki, jakieś bluzy, jakieś kurtki przeciwdeszczowe. No i w zależności od Waszego impaktu takie gadżety będziecie mogli w różnych momentach zdobyć, więc warto się udzielać, warto być wcześniej, tyle mogę dodać, i warto mieć POAP-a, warto mieć NFT, które dostaniecie, ten QR kod do zeskanowania NFT na wejściu i będzie w różnych miejscach wisiał. Sam NFT jest super fajny, ale poza tym, że jest super fajny, to będzie Was uprawniał do różnych rzeczy w trakcie eventu. Między innymi być może tutaj ktoś się odważy powtórzyć setup nodów na scenie i też za to na przykład będą różnego rodzaju zabawki. Następnie Paulina ze świata artystów wkroczy na scenę i opowie nam o tym, jak patrzy na to nasze całe NFT. Zresztą chyba tutaj też ma coś w kontekście Algorandu NFT przygotowane. Nie będę za dużo zdradzał. Wydaje mi się, że to będzie super ciekawe wystąpienie. Następnie Tomek Swaczyna ze Szczecina wraz z Pauliną zmoderuje, poprowadzi dyskusję szerzej o NFT, o trendach, o tym, jakie chainy, dlaczego tak, a nie inaczej. Wydaje mi się, że też będzie to super ciekawe. Kevin o budowaniu społeczności. Kevin, z tego co wiem, chce zaprosić kilka osób ze społeczności na scenę i za to też będą nagrody. Jak ktoś się odważy, to przygotujcie. Tutaj się będzie możliwość wystąpienia na scenie. Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajny przerywnik. Kolejnym fajnym przerywnikiem będzie Future L1. Tutaj Mike Satoshi to poprowadzi i będziemy mieć reprezentantów Algorandu, Ethereum, Polygonu, Cardano, Kosmosa, Kaspera. Może ktoś jeszcze wpadnie, może jeszcze jakiś się czai i się nie zgłosił, a jednak się zgłosi. Bardzo wydaje mi się, że to będzie interesujące. Gdzie te L1 w ogóle zmierzają? Czy one są potrzebne? Czy tyle ich jest potrzebne? Które są potrzebne? A co z L2 w tym wszystkim? A może L3 zaraz powstaną? Ciekawe, w którą stronę tutaj sobie pogadamy. Następnie, no, czy to może się w różnych momentach pojawiać? Algorand organizuje Global Hackathon. I na razie tutaj mamy troszeczkę już wstępnych informacji. To będzie możliwość dla deweloperów udziału w takim hackathonie, który, no, wydaje mi się, że będą i nagrody, i potem możliwość pociągnięcia własnego projektu dalej. Więc tyle co na ten temat będzie nam wiadome. Razem z Sarą postaramy się to Wam, no, tu między innymi zaprezentować o 17.30, ale też w innych momentach być może korytarzowo o tym możemy sobie pogadać. Sam przyjedzie do nas z Opulusa, ale będzie mówił o ambasadorzeniu w Web3. Ciekaw jestem tego wystąpienia i ciekaw jestem bardzo, dlaczego sam kurka wodna nie może opowiadać o Opulusie. I zadajmy mu to pytanie.
Odważmy się, znaczy to jest otwarta tutaj scena, tak? Będzie, myślę, że w każdym momencie jest możliwość zadawania pytań. Oczywiście jak prelegenci powiedzą swoje, będzie zwykle 5 minut przerwy technicznej, jedni schodzą ze sceny, drudzy wchodzą na scenę i to jest moment na pytania. Dobre pytania będą nagradzane, przy założeniu oczywiście, że macie NFT sklejmowane, czyli te QR kody, które gdzieś tam będą się posali w różnych miejscach, na ekranie i na wejściu pojawiały. Warto mieć tego QR koda zeskanowanego. Go Plausible tutaj nam pomogło to wszystko, pomoże dopiero, bo ja sobie to będę robił jutro, zasetapować i będzie nagroda dla tych, co mają te NFT i będą się udzielać. No więc pytajmy, wskakujmy na scenę tam, gdzie się da. Też będą losowania, nawet dla tych, którzy po prostu będą w sali i w danym momencie zostaną wylosowani, a byli zapisani na event, będą również w stanie dostać te przezabawne różne gadżety. Chociaż gadżety, tu coś w tym jest, co powiedziałem, ale to dowiecie się, jak przyjdziecie, co to za gadżety. 18. Zamykamy. Tutaj Jola mówi bezwzględnie z sali wypad 18, więc nie ma bata. 18 wypadamy z tej sali, być może zdążymy na 18.10 na główną salę na zamknięcie Kryptosfera. No i potem do wyboru, do koloru albo afterparty w Spiżu o 19.30 algorandowe, albo o 21.00 kryptosfirowe afterparty. No i tyle. Więc no tutaj mam tylko takie, zobaczcie, ładne slajdy zapowiadające naszych wspaniałych gości, ale każdy z nich przyjdzie ze swoją agendą, ze swoim slajdem, ze swoim być może komputerem, ze swoją, Marcin będzie w ogóle na żywca robił jakieś tam setupy node'ów. Każdy tutaj nas czymś zaskoczy, kto wie, może będą jakieś malunki na scenie, na pewno będzie dużo interakcji, na pewno będzie dużo zabawy. Więc mam nadzieję, że się widzimy. Linki do zapisów na ten meetup dam pod spodem. Na meetupie takie o mniej więcej NFT dostaniecie i to NFT wam pomoże w różnych rzeczach. No i co? I tutaj Andrzej. Andrzej, dzienna dawka dyskomfortu, after party w Spiżu. Jeżeli ktoś się chce zapisać, a nie ma już miejsc, no to pewnie nie będzie za chwilę, już naprawdę pod kurek to wszystko tu dopinam, no to może napiszcie na maila join@dextreme.pl i może coś pokombinujemy, jakąś listę rezerwową zrobimy. No zakładam, że, ale jeszcze tak, też tak apeluję, jeżeli ktoś się zapisał, bo ja już o tym mówię tutaj od miesiąca, jednak coś się zmieniło w międzyczasie, nie planujecie przyjść, to się wypiszcie, zwolnijcie to miejsce. Ja wiem, że za darmo i w ogóle tam, no to za darmo tym bardziej, szanujmy te miejsca. Wypiszcie się, jeżeli nie planujecie przyjść, a jesteście zapisani, żeby móc wpuścić tych, którzy faktycznie chcą przyjść. Mamy teraz parę dni do wydarzenia, już na pewno wiadomo, czy dasz radę, czy nie dasz rady. Ten, kto się zapisuje dzisiaj, pewnie wie, że da radę, więc zróbmy to tak profesjonalnie. Taką mam gorącą prośbę. No bo sala ma ograniczoną capacity, tak? No tam u Joli na dużej sali Kryptosfer jest chyba z dobre ile jest? 400-500 miejsc? Teraz trochę zgaduję, ale jest duża sala. Tuż obok jest sala Algosfer, każdy dostanie opaskę na łapę i z tą opaską będzie mógł w tej sali przebywać. Natomiast no nasza sala ma, nie wiem, 70 miejsc, jakoś tak. A no więc będzie gęsto, mam wrażenie. A więc jeżeli ktoś przyblokował miejscówę i nie ma zamiaru wpadać, to się wypiszcie, proszę was. Ale zobaczcie, robię reklamę. Wypiszcie się z wydarzenia, bo mamy za dużo. Oj, no ale to chyba dobrze. Niby bear market, a pełna sala. To chyba tylko tyle. No zobaczcie, to jest dosyć takie zróżnicowane. Wydaje mi się, że będzie i namiętko, networkingowo, i muzycznie, i sztuka będzie, i będzie DeFi, SreeFi, technologia. Wszystko, co misiaczki lubią najbardziej, wpadamy. Linki pod filmem. Do zobaczenia. Cześć. Słuchajcie, ale jestem niekoleżeński. Wspomniałem tutaj o Tanku i z Majkiem, to miałem o swoim Algosfer. O Kasperze wspomniałem, ale nie pokazałem ich, a oni tu się narobili też, zobaczcie. Kasper, zwłaszcza to jest, może być fajna alternatywa, jak może nie możecie w sobotę, a możecie w niedzielę, bo Kasper jest w niedzielę, też cały dzień. A może możecie i w sobotę, i w niedzielę. No to tutaj Kasper ma całą swoją inicjatywę również. Też bezpłatnie możecie się zapisać, klikacie weź udział i heja.
zobaczcie, również już tu nie będę w detal wchodził, ale Kasper też przyjeżdża ze swoimi ludźmi, ze swoimi projektami. Jest co budujemy w Kasper, rola Make w Kasper, Kasper Click, Kasper Association Future, jak szybko zacząć budować, Grand Summary, what we have built, co zbudowaliśmy. Unlocking Business Benefits Blockchain, Odra Framework, to chyba z Wrocławia są chłopaki. Update 2.0 Q&A Session, Update 2.0 Q&A Session, GameSwift i Kasper. GameSwift i Kasper, zobaczcie, Wojtek Gruszka, no coś tu kombinują chłopaki. Kasper Source Code Validation Service, Decimal Operation Smart Contracts, no dzieje się, no kurczę, słuchajcie, no to jest cały dzień znowu napierania Kasperowego, również od której? Od 9 do 17. No więc uczestników mają w tej chwili 32, więc jak ktoś chce, to linka do Kaspera też znajdziecie pod tym filmem. Teraz już naprawdę kończymy. Link do nadrzędnego wydarzenia Cryptosphere będzie pod filmem. Wydarzenie płatne, ale myślę, że warto zobaczyć, co tu się dzieje. Link do Algosphere, wydarzenie bezpłatne, równoległe w tym samym dniu. Zostało jeszcze ze 3 miejsca. Link do Kasper Network, wydarzenie bezpłatne kolejnego dnia, również pod filmem. No zaraz naprawdę kończę. No i do zobaczenia. Cześć.